Cześć, z tej strony Krzysztof, Stolarnia od Zera. Zapraszam Was do obejrzenia odcinka, w którym skończę budowę mojej pierwszej szafki. I właśnie na tym kończę budowę swojej pierwszej szafki na kanale YouTube. To, co zyskałem dzięki jej budowie, to wiedza. Wiedza oparta na błędach, które popełniłem i na użytkowaniu nowych technik pracy, które dopiero tutaj sprawdziłem, było ich naprawdę wiele, ale o tym za chwilę, bo to, co najważniejsze, co zyskałem dzięki budowie tej szafki, to nowa znajomość z Kępą Marzeń, których serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, naprawdę super się nam pracowało z Przemkiem. Było to w odcinku Y, który tutaj gdzieś Wam podlinkuję. Pracowaliśmy tak, jakbyśmy znali się od bardzo dawna, natomiast prawda jest taka, że Przemek dwa razy napisał w komentarzu, a może byłoby coś fajnie wykonać razem. Ja odpowiedziałem pozytywnie i po dwóch, trzech telefonach znalazłem się ponad 350 km dalej i budowaliśmy wspólnie tą szafkę. Co do wiedzy, którą zyskałem i błędów, które popełniłem przy budowie szafki. Słuchajcie, wygląda tak, jak widać. Można by przypuszczać lepiej lub gorzej, ale prawda jest taka, że mógłbym Wam tego nie mówić, ale szafka jest nieskończona. Szafka nieskończona jest dlatego, że techniki pracy, które tu zastosowałem, nie pozwoliły na zastosowanie wszystkich elementów, które bym chciał. Po pierwsze, blat nie miał być otwierany, ale poprzez błędy przy konstrukcji szafki, czyli ten górny panel ustawiony w pionie,
ograniczyłem tą przestrzeń. Chciałem ją wykorzystać później, dlatego postanowiłem, że blat będzie otwierany. Tak postanowiłem, tylko pojawił się problem z zawiasami. Zawiasy, jak widzieliście, taśmówki, które montowałem, okazały się problemem, ponieważ szafka przy zamontowaniu zawiasów wewnątrz nie może się otworzyć, jeżeli wysuniemy odpowiednio tył. Tak więc albo miałbym blat, który nie zakrywa do końca szafki, co nie może być, albo miałbym blat, który się nie otwiera, więc montaż zawiasów jest w ogóle bez sensu, dlatego jest blat nieprzymontowany. I przymontuję go, jak znajdę odpowiednie zawiasy. Kolejny problem z zawiasami to drzwi. Drzwi, które, jak widzieliście, zawiasy montowałem, natomiast okazało się po pierwsze, że zawiasy muszą być puszkowe, równoległe, wystawiane, tak aby drzwiczki się wystawiały na zewnątrz, ponieważ ta powierzchnia i powierzchnia tej zawiasy schodzi się na płask tak, że nie mogłem zwykłymi zawiasami tego połączyć. Chciałem to łączyć na zawiasy taśmowe. Byłaby tu wtedy przerwa, byłoby nieciekawie, jak skończę, nie wiem, ale obecnie problem jest taki, że zawiasy, które kupiłem, mają montowanie wkrętów w innych miejscach niż na standardowe. Nie wiem, gdzie mam szablon, ale na szablonie to by było widać, że zupełnie inaczej wypadają te otwory. I listwa, która jest tutaj z deski sosnowej, jest za wąska i musiałbym montować wkręty już tu w płycie, która jest wykonana ze sklejki czwórki. Tak więc nie ma gdzie ich przykręcić i dlatego drzwiczki są wstawione o tak. No cóż, muszę wymienić zawiasy albo coś wymyśleć, jak zamontować te drzwi. Kolejna rzecz, którą nauczyłem się przy budowie drzwiczek. Dociąłem je idealnie, tak jakbym chciał kleić, do całości. Później po malowaniu farbą okazało się, że są za ciasne. Przeszlifowałem na heblarce dół, natomiast przy heblowaniu wyszczerbił mi się koniec, tu jest widać, wyszczerbiła mi się krawędź. Podkleiłem ją na szybko ściskiem. Oczywiście to się tutaj zakryje, ale nauczka pozostaje na całe życie. Kolejna rzecz, której się nauczyłem. Otwory kieszonkowe, super sprawa, naprawdę bardzo szybko się montuje. Natomiast trzeba przemyśleć projekt. Już to jest etap taki, że głowa jednak, przynajmniej moja, nie jest w stanie opanować całej tej trójwymiarowości elementów. I trzeba przemyśleć, jak te elementy ze sobą będą łączone, w jakich płaszczyznach, tak aby nie popełnić błędu takiego jak ja tutaj, że jest zasłonięta jest zasłonięta taka część szafki, którą byśmy stracili, tak samo na dole, no nie powinno być czegoś takiego, bo jest tu niewygodnie, tu później będzie, później będzie ciężko wyjmować różne elementy. Natomiast kolejna rzecz z otworami kieszonkowymi, zaślepiłem górę, co widzieliście. Otwory, to wynikało z tego, że początkowo miał być blat przykręcany, obecnie jest odkryty, więc byłoby widać otwory kieszonkowe, dlatego zalepiłem. Zalepiłem je przygotowanymi przeze mnie kołkami, dopasowałem je do tego, co proponuje sprzedawca w oryginale. Stosowałem również silikon do zaklejenia otworów kieszonkowych. Nie sprawdza się to, nie sprawdza się to, popękało. Także jednak trzeba wklejać elementy wykonane z drewna, aby zamaskować. Do tego masa sosnowa do wygładzania różnych defektów. Powiem wam tak, nie wiem czy za szybko malowałem, ale jak widać popękała tutaj, bo tu było łączenie sklejka listwa. Chciałem, aby wyszło idealnie gładko. Położyłem masę, zeszlifowałem, farba popękała. Kolejny temat, farba. Farba akryl, biała. Powiem wam, bardzo dużo czasu na malowanie. Starałem się, a i tak jestem do końca niezadowolony z efektów. Przyszłościowo tylko będę planował takie rzeczy wykonywać przy użyciu kompresora.
natryskowo, nie będzie widoczne wtedy pociągnięcia pędzlem, bo o ile pociągnięcia pędzlem przy powierzchniach wzdłuż słoi drewna są ok, natomiast w poprzek wygląda to nieciekawie. Nie wiem, może jeszcze ją zeszlifuję delikatnie raz, zrobię taką przecierkę i wtedy położę lakier albo zostawię i nałożę drugą warstwę farby akrylowej. Blat, lakier obejca, tak wygląda. Kolejna sprawa, tak samo widać delikatnie pociągnięcia pędzlem. Już nie tak bardzo, ale widać je. Natomiast widać te miejsca. Tutaj może będzie widać. Tu też była szpachel. I ta szpachel już no nie przyjmuje tak, jak powinna. Także zawsze będzie to widoczne, gdybym zakrył to całkowicie, także nie będzie widać słoi drewna. Wtedy nie będzie widać też szpachli, ale nie będzie widać fajnych słoi z drewna. Podsumowując, jestem bardzo zadowolony z budowy tej szafki. Dała mi ona wiele radości, satysfakcji i wiedzy, a przede wszystkim nową super znajomość. Zachęcam Was oczywiście do klikania lajków. Jeżeli ktoś chce dać dislike'a, oczywiście niech napisze, za co jest ten dislike, tak abym mógł poprawiać się. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Może jakieś macie dla mnie wskazówki co do budowy kolejnych szafek lub elementów tego typu. No i oczywiście zachęcam do subskrybowania kanału i dzielenia się informacjami o kanale ze znajomymi, których może interesować. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!